Ach, ta kwarantanna. Choć człowiek stara się powtarzać wiosenne rytuały w domu, to jednak topienie maszanny w kiblu to już nie to samo. Dziś postanowiłem jednak dowiedzieć się, co u mojej rodziny. Halo? Halo, cześć babciu. O, babciu, jak dobrze, że ty dzwonisz. O, dobrze, dobrze. Jak tam u was? Powiedzcie, kochanie. Dobrze, no wiesz, starość to radość, nie? A dziewczynę ty masz? Nie, no dziewczyny to nie mam. Nie czas na to. A Dasiu, a może ty jesteś tym gej, no? Gej? Nie, babciu, nie jestem gejem. Nie jestem gejem. A... Szanowni, ale nie... My mamy tutaj takiego przystojnego sąsiada, to jest chyba mini biznes. Nie jestem gejem. Kocham was bardzo, trzymajcie się, pa, pa. Prawie mnie namówili. Czas na staruszka. Halo, cześć tata, co tam u was? No cześć, dobrze u nas. Kiedy do nas przyjedziesz, co? No jeszcze nie teraz, no przecież jest pandemia. A masz robotę? No nie mam, bo jest Słuchaj, pandemia. Słuchaj, weź ty się za normalną robotę. Co mam brać? No i zaczęło się. Syn znalazł na takiej stronie kurs lekarza, kurs operatora wózka widłowego... Od 30 lat słyszę to samo. Tata, mam! Tata, mam pracę w Norwegii, 200 koron na godzinę, super! Ja ci wyślij mi... Super! Biorę, jadę do Norwegii, tata! Klasyczny ojciec. Czas na najlepszych kumpli, czyli tych, którzy wiszą mi kasę. Pożyczył ode mnie 1000 zł do czwartku, ale nie powiedział do czwartku którego roku. A później czas na moją ulubioną czynność, czyli nuda. Najpierw interwały patrzenia w niebo i na kota, i później znów na niebo, a potem lampienie się w krzaki. Zatem w akcie desperacji dzwonię z pytaniem do moich chrzestnych. Halo? Cześć, ciocia, co tam u was? A daj spokój, wujka nie widziałam już pół roku. Co? W ogóle nie schodzi z tego statku. A co tam u ciebie? A nic, na kwarantannie, ćwiczę w domu na siłowni. Tak? No. A co masz na sobie? Słucham? Pytałam, co masz na sobie? Nie wiem, t-shirt? A jest mi spocony? Słucham? Wyślij mi jakieś swoje... Co? Tego bym się po cioci nie spodziewał. Na pozdrow, wujka, na razie. Ja pierdolę, ale obciach. Boże. Chociaż w sumie ciotka niezła dzida. Kurwa, Darek dzwoni, nie odbieram. Piszę mu 500.